Pobudka. Wstając wiem, że muszę myśleć od samego początku pozytywnie. Zapominam o tym, czym jest ból. Od tej chwili to słowo nie istnieje w moim słowniku. Po chwili jestem już gotowy na kolejny piękny dzień z mojego życia. Dzień z życia sportowca. Staję przed lustrem, patrzę sobie prosto w oczy i wiem, że jeżeli wygram walkę z tym gościem, to już nic mnie nie zatrzyma. Każdy mój dzień to walka. Walka o to, aby być coraz lepszym fighterem, podnosić swoje umiejętności. Jedną z ważniejszych rzeczy, pomijając morderczy trening, jest dieta i suplementacja. Czasem ciężko jest się jej trzymać w 100%, ale kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że chodzi o to, aby mój organizm był bardziej wydajny na treningu, to w sumie nie muszę sobie zadawać pytań, czy jest sens to robić. Pora wyjść z domu i udać się na trening. Zabieram wszystkie potrzebne rzeczy i suplementy. Po drodze układam w głowie plan i kolejność ćwiczeń. Parkuję pod siłownią i zaraz zacznę utwardzać swoją zbroję. Przebieram się, piję przed treningówkę i mogę działać dalej. Wchodzę do gymu, nie chcę nabawić się żadnej kontuzji, więc pierwszą rzeczą, od której zaczynam, jest rozgrzewka. Okej, jestem już gotowy. Czas start. Około 45 minut ciężkiej siłowej pracy. W życiu trzeba walczyć z przeciwnościami losu. Jak to kiedyś pięknie powiedział pewien sportowiec, nieszczęścia i przeciwności losu sprawiają, że to co silne staje się silniejsze, a to co słabe ginie. Wieczorem powtórka. Chcąc być w dobrej formie, trzeba wylać z siebie hektolitry potu. Dzisiaj trening w domu, czyli na sali sportowego Zagłębia. Czasami nie mam siły, ale zawsze staram się spędzić miło czas ze znajomymi lub zrelaksować się w saunie. Dzień się kończy, analizuję go od samego początku i odpływam w morzu pozytywnych refleksji. Dziękuję Bogu za kolejne piękne chwile, po czym ustalam plan na jutro, nastawiam budzik i zasypiam. To wszystko jest dużo prostsze, kiedy ma się ze sobą osoby, które wspierają nas w tym, co robimy. Serdecznie Wam dziękuję za zaufanie. Będę robił wszystko, aby zawsze pokazać się z jak najlepszej strony. Adrian Ares Błeszyński.